4754 dni, 679 tygodni, 156 miesięcy, albo po prostu 13 lat. No właśnie tyle. Czekamy na wichry zimy, a więc kolejną część tomu Pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina. No ale ostatnio gruchnęła w końcu wiadomość. Big announcement. George R.R. Martin napisał na swoim blogu ważną rzecz, super przełomową. Na wszystkich nagłówkach to było, więc można było przypuszczać, dobra, co tam się dzieje? Może faktycznie coś ogłosili, może faktycznie coś się stało. Może po tych 13 latach Martin uznał, dobra, to jest ten moment. Ukończyłem to już jakiś czas temu, no ale teraz wyciągam z szuflady i odpalę na grubo. Ale ten jego announcement, to jego ogłoszenie, no cóż, jak kop w brzuch i nóż w serce. No bo jak się okazało, Martin był całkiem niedawno w Londynie, gdzie spotkał się ze swoim wydawcą. Nie wiem, czy ta osoba faktycznie go jeszcze lubi, czy nie chciała mu tam dosypać czegoś do obiadu, bo tak długo musi czekać na kolejny tom tak poczytnej powieści. No ale to już gdzieś tam zasiało to ziarenko, że o, dobra, spotkał się z wydawcą tak samo jak rok wcześniej i jeszcze parę lat wcześniej, z czego zazwyczaj, a właściwie na pewno, nic nie wynikało. A co wynikło tym razem? No mniej więcej tyle. To jeszcze nie oznacza, że zbliża się jakieś doniosłe ogłoszenie. Właściwie to nie oznacza niczego, z wyjątkiem chęci kontaktu, nadrobienia zaległości, odnowienia starych kontaktów, czy nawiązania nowych, a w końcu nawet zjedzenia smacznego posiłku, więc uspokójcie się proszę. Kiedy wichry zimy będą gotowe, nie będzie żadnych plotek, wieści nie będą rozchodzić się pokątnie, będzie wielkie ogłoszenie, no ale gdzie i kiedy, to tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Oh, my sweet summer child. No, więc Martin uraczył nas po raz kolejny nic nieznaczącym wpisem. I takich wpisów przez te 13 ostatnich lat było naprawdę bardzo dużo, ale dopóki był serial, to jeszcze powiedzmy jakoś tam to schodziło na bok, ludzie mieli się czym ekscytować, spoko. Ale z każdą kolejną obietnicą i wraz z końcem serialu HBO, no to zniecierpliwienie i taka też presja trochę fanowska na autorze rosła. On oczywiście, nie powiem, żeby sobie radził z tym jakoś dobrze, bo raczej nie lubił, kiedy był krytykowany. Raczej tam momentami nawet chamsko się odnosił do widzów, twierdząc, że no hej, jak będzie gotowe, to będzie gotowe, dajcie mi święty spokój, bo ja tu mam taki projekt, siaki projekt, teraz House of the Dragon, wcześniej jeszcze Elden Ring. I tak właściwie każdego roku coś ciekawszego się dzieje, ciekawszego niż dokończenie sagi Pieśni Lodu i Ognia. I ja wiem, że to nie jest żaden jego obowiązek, bo żadnej papierowej umowy z czytelnikami Martin nie podpisywał, ale ja, tak jak w poprzednich filmach właśnie o Martinie i o Wichrach Zimy, będę stał na stanowisku, że jest coś takiego jak ten niepisany kontrakt autora z czytelnikiem. No jeśli jakąś serię zaczynasz, szczególnie taką serię, na którą czekają miliony osób na całym świecie na dokończenie tej serii, no to w jakiś tam sposób zobowiązujesz się do tego, że ją dokończysz i to okej, nie musi być za rok, drugi, trzeci, za pięć, nawet za 10. Ale czekamy 13 lat, a więc ta przerwa między kolejnymi tomami jest absolutnie najdłuższa. To jest jakaś prowokacja. No bo odświeżmy sobie troszkę chronologię zdarzeń. Pierwszy tom Gry o Tron został wypuszczony w sierpniu 1996, później kolejny już w lutym 1999, następny w roku 2000, więc tutaj przerwa w ogóle była tylko roczna, później mamy rok 2005, no i w końcu Taniec ze Smokami, rok 2011, a dokładnie lipiec. No i jak łatwo policzyć, to już długich 13 lat. I pewnie od tego czasu mnóstwo się w życiu Martina zmieniło. Kiedyś on sobie te książki pisał, nikomu nie przeszkadzał, nie był tak sławny, nie był tak popularny, przynajmniej poza tym takim wąskim
może nie wąskim, ale poza gronem tych, którzy Pieśń Lodu i Ognia znali i byli z nią od początku. No teraz Martin jest mega popularny, jest zapraszany na konwenty, na konferencje, na najróżniejsze wydarzenia. Jest także zapraszany do tego, by brać udział w różnych biznesowych przedsięwzięciach, tak jak właśnie wspomniany Elden Ring, scenariusze do książek, teraz House of the Dragon. No to są wszystko rzeczy, które pochłaniają mnóstwo czasu, mnóstwo energii, a nasz autor najmłodszy już nie jest. Ja nie chcę go bronić, bo to jest już kolejny raz, kiedy jednak człowiek wiedział mniej więcej, co się wydarzy, ale jednak się łudził, a potem i tak był rozczarowany. I no to jest jednak taki problem, który też sprawia, że z jednej strony wydaje ci się, że już się nie obchodzi w ogóle ta historia i olewasz to i mówisz, a będą jak będą te wichry zimy, ale z drugiej z tyłu głowy gdzieś tam ci jednak siedzi taka myśl, że chciałbyś to zakończenie oryginalne, takie jak autor sobie wymyślił, poznać. Oh, my sweet summer child. Tymczasem my wszyscy, jak tu jesteśmy, ja, wy i wszyscy ci, którzy czekają, co róż dajemy się nabrać na te wpisy Martina na blogach, gdzie niby tam sypie jakieś okruchy, że teraz siedzi w domku w górach i pisze, że już mu zostało tylko 500 stron, że coś tam jeszcze innego rzuci i się jaramy i się ekscytujemy. I tak sobie myślimy, no dobra, to wychodzi na to, że może już w przyszłym roku. Jak tak sięgam pamięcią wstecz do naszych filmów na kanale, to chyba w 2018 czy 2019 roku tak zakładaliśmy, że to może 2023, może 2024. Jak się okazuje, jesteśmy w połowie 2024 roku i szanse na to, że wichry zimy ukażą się niebawem, albo przynajmniej w niedalekiej przyszłości, są dość mizerne. I dzisiaj już nawet nie podejmuję się typowania czy jakiegoś wróżenia z fusów, kiedy to mogłoby nastąpić, bo ciężko jakkolwiek to wywnioskować, ciężko jakkolwiek to właśnie przewidzieć, ale kto wie, być może ta teoria, która głosi, że tak naprawdę książka, dokończenie całej tej sagi, czyli Wichry Zimy i Sen o Wiośnie, które w tej teorii miały być już skończone, one się ukażą właśnie po śmierci Martina dopiero. I to by nawiązywało do tego, o czym on napisał właśnie na swoim blogu, że będzie wielkie ogłoszenie, a czyż większym ogłoszeniem i większą okazją nie byłaby śmierć samego autora? No byłoby to iście grotronowskie, iście martinowskie. Aczkolwiek mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo raz, że Martinowi życzę jeszcze wielu lat życia, a dwa, że tą książkę chciałbym przeczytać, no, w jakimś takim sensownym odstępie czasu. No i oczywiście dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy czekacie jeszcze na te wichry zimy, jak w ogóle zapatrujecie się na to zachowanie, na tą politykę, powiedzmy, kontaktu z czytelnikami i z widzami samego Martina, jak to odbieracie, komentarze są tradycyjnie do waszej dyspozycji. No a ja już się z wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!